Cześć, jestem Kobra, a to jest Medieval 2 Total War. Troszeczkę stara gra strategiczna, ale cały czas powiem szczerze, że mam sentyment do tego, a właściwie do jeszcze poprzedniczki, do Roma jedynki. Zagramy sobie wielką kampanię i tak myślałem, kim tutaj zagrać. Myślę, że nigdy nie grałem Wenecją. Zagrajmy Wenecją. Ja pozwolę sobie przewinąć może ten, albo zostanę. Posłuchajmy, co tu ciekawego ma do powiedzenia skryba na temat wojen. The most serene Republic of Venice, as it is known, has become a power through control of trade to the Levant that expands through the Adriatic and Aegean seas. A new class is emerging in this city-state. A class of those who seek to profit in all things. And in these times, what can be more profitable than war? No właśnie. To the ruling Doge, war is simply another avenue for commerce. Soldiers' lives are spent like currency so that the few can rise to prominence and power. No i takowy krótki wstęp do frakcji w Wenecji. Muszą mi mięso od kości odrąbać, bym przestał walczyć. Odnośnie tego, co było mówione w ogóle na wstępie, w tym krótkim intrze, to w Romie było dużo takich cytatów. Jednym z nich było, że nikt na wojnę się nie wybiera. Nie wyłączyłem podpowiedzi. Strasznie to będzie. Cokolwiek będę chciał zrobić, to będzie mi gadać. Mogę sobie to jakoś wyłączyć? Sigry. Zero i doradca. Mam. Yes, right click to move your fleet to any part of the highlighted area. Nie no. Proszę mi to wyłączyć w tym momencie. To jest chód. Było coś takiego. Czy ja odrzuciłem wcześniej? Tak. No. A to jest nasze jeszcze. Myślę, że ja w tym yes. wąskim. O, Florencja. Nigdy nie grałem w Florencją. A, bo przerwałem myśl. Jeżeli chodzi o. You can move your diplomat by right-clicking on any part of the highlighted area. Right click on a character, army or settlement belonging to a rival faction to start the diplomatic process. I shall speak to them now, my lord. Is there something to discuss, my guter man? Agreed. I accept you. Our talks have been most worthwhile. Good luck. Chyba tu się w ogóle mi opcje nie zapisują. Opcje dźwięku. Jeszcze raz sprawdźmy. No nic, tam były takie cytaty po prostu w Romie odnośnie. Yes, my lord. Ty jesteś kupcem, więc wyruszysz gdzieś tutaj. You have selected a target. Ach,
units moving. Cóż za irytująca rzecz. I must rest. To spy on other factions. W każdym razie nie dokończę myśli. Były cytaty. Dobrze, już dokończyłem. Teraz to już się sam zamieszałem. Były cytaty, na przykład nikt nie rusza nad wojenek, to nie myślę, że coś na niej nie zyska. Czy coś z tym desem. Zaatakujemy obraz. Ja będę starał się toczyć większość bitew ręcznie, z tego względu, że mniejsze straty są niż... Znaczy, tak mi się wydaje, że mniejsze straty mam niż gra automatycznie komputer. Niektóre bitwy są nawet przegrane, jeżeli chodzi o komputer. Więc jeżeli będą jakieś nudne, powtarzające się, będę starał się je przewijać i postaram się jak najszybciej dobrnąć do końca tej... tej kampanii Wenecji, aczkolwiek nie powiem, że największą radość sprawia mi móc rozbijać te wszystkich nieprzyjaciół. Rozpocznij rozmieszczanie. Dobrze. Kogo my tu mamy? Ja sobie ich od razu rozmieszczę. Tak jak będę chciał wejść do tego miasta. Tym jadę od frontu. Jednych łuczników sobie postawię tu. Niech oni stoją. No, wydawało mi się, że tu można było jakoś przeskakiwać przyciskami. Nie wiem, jestem przyzwyczajony bardziej do Roma. Jedynki. Gra tak kultowa, że dla mnie przynajmniej, że grałem w nią naprawdę wiele godzin. Dobra, nie będziemy więcej tutaj nic myśleć. Spróbujmy rozpocząć. Lekka piechota. It is possible to set arrows alight to rain fire and death down upon the enemy. Flaming arrows have reduced accuracy, but are more devastating when they land and have a... Tu już mi wojska poszły. Pytanie, czy zdążę tym, troszeczkę podbiegniemy. Pytanie. Podejdź bliżej. Weźmiemy ich w kleszcze, zawsze to jakoś później łatwiej. The loose formation button for the first time. You'll notice the troops you've selected. Irytujące, że nie wyłączyłem podpowiedzi. Our men are under attack. We must act now. Cztery rzędy. A tutaj jak to wygląda? Dają radę. Gdzie jest nasza piechota? Tu. Właśnie, a trzeci oddział? Podoba mi się to.
Bardzo mi się to podoba, że do mnie wychodzą. Niech się przebiegną. Nie wyjdą, na pewno. Za bardzo się boją. Podejdźmy do nich, sprowokujmy ich jeszcze troszeczkę. To ma być rozproszona formacja. Tak troszeczkę... Nie bardzo. Ktoś coś jeszcze bije od nas? Nie. O proszę. Zaprzestańcie. Strzał. Cicho. The battle is in our. Our men are under attack. We must act now. Spróbujmy sobie wejść tutaj może w kolei wszystkimi. Przegońmy ich troszeczkę. Jak sobie radzimy z to? Niewielkie straty, jak widać. Troszeczkę ta mechanika jest jednak inaczej zrobiona niż w Romie, bo w Romie to przejeżdżały praktycznie nasze wojska przez swoich sojuszników bez większego problemu. Z niewielkimi tylko problemami tam może pilnowały się w bramach, jednostki spadały z murów, ale tak poza tym to... To nie jest tak źle. Troszeczkę nie będę mówić, bo się skupiam na całym polu walki, aczkolwiek kilka oddziałów tylko obsługując to nie jest to, co czasami się toczy bitwy na kilka tysięcy. W obecnej chwili są jeszcze duże jednostki, ja nie wiem, czy czasem tych jednostek nie zmienię na mniejsze oddziały. Ci sobie elegancko stoją, czekają. Podejdźcie już tutaj. Niech generał sam nie walczy. Może spróbujemy się wyprzedzić. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Wy zajmijcie tyły. 57, tu zostało 66. No nieźle. I to też są nasi. Zawsze lubiłem obserwować, jak oni się tutaj tłukli. Tym bardziej, że w Medivalu zróżnicowanie jednostek jest większe. Bo w Romie to wszyscy tak samo wyglądają. Jestem ciekaw, jak to wygląda w Imperial TVO. A podejrzewam, że jest za niedługim czasie też. Powiem zakupię, nagram. Wygląda na to, że cała końcówka. Przyspieszmy troszeczkę czas. Ja będę starał się, jak będę widział, że już są dosyć... Te bitwy już zwyciężone, to tak na końcówkę. Przyspieszać po prostu. All of Christendom will be awed by the victory we have won here today. Tak to wygląda. No, miałem przeważające siły. Mamy dosyć spore straty. No, ludzie straceni setka, no to wcale nie jest tak mało. No nic. Już pewno
Już pewne opcje pokończę, po przerabiam po prostu, po nie przeszkadzaj mi. We tore them apart, my lord. Victory! We have crushed them. This place is yours, my lord. No nic. Troszeczkę tak będę chciał, żeby się te miasta, które przejmę, od razu rozwijały. Więc postaram się. Nie będę gród, ale farmę w pierwszej kolejności i drewnianą palisadę. To jest jedna podstawa rzecz. Zobaczymy, co mamy w Wenecji. W Wenecji też by się przydało coś już rozpocząć. Może rzeczy kubieckie czy farmy. Nic, zacznę od wybrzeża. W kolejkę postawię już farmy. Ale zdaje się, że to nie są jedyne moje możliwości. Yes, my lord. Ragusy. Przejdźmy tutaj, zobaczmy, co tutaj można. Tak samo zaczniemy od farm. I jeszcze zdaje się, że tutaj mam. Zgadza się. Tutaj by się przydało też kogoś. Właśnie. Tak na wszelki wypadek. I wszędzie zaczniemy od tego samego. Punkt handlu żywnością. Armia w ogóle zbita, wzrost cech. Tutaj jeszcze widzę jedną. Yes, my lord. Czy ja mogę. Co? Jakie właściwie zadanie ma kardynał? My lord. This scroll shows you the details of a cardinal. Dobra, to mnie nie interesuje. Nie wiem, prawdopodobnie zwiększa morale w miastach. Także ja sobie może już nim zacznę tutaj gdzieś. This is not possible, I'm afraid. Iść. Traveling with yes. You can move your diplomat by right-clicking on any part of the highlighted area. Irytują mnie te porady naprawdę. Myślę, że będziemy to zmieniać wkrótce. Przydałoby się tutaj zdobyć to miasteczko. Yes. Sprawdźmy, czy możemy coś włoską milicją. Jedną włoską milicję. This scroll gives you a tak, premier broń biała. Czyli w zwarciu walczące. Podesłałem ich choć yes. Troszeczkę dalej. Będę musiał zadbać o to, żeby tutaj mi czasem nie przyblokowali, ale całe morze. Adriatyckie, rozumiem, że to jest chyba. To powinno być. Powinno być pod moją kontrolą. Orders? Orders. Trzy jednostki. Podejdziemy sobie dalej. Continue tomorrow, my lord. As you will, my lord. We march to battle. Jeżeli nie, no to będziemy robić taką troszeczkę wojnę podjazdową. Tutaj nikt się szkoli. Tak wygląda pierwsza tura w tej mojej kampanii. Przyspieszymy sobie troszeczkę tych wszystkich. Mogłem nie pokazywać ruchów przeciwników, ale czasami dobrze jest. Którą zmontowaną? No i dobra, za chwileczkę stamtąd ruszymy. Tutaj nikogo nie mogę? Nie. Farmy. Później może zamienię to w gród. This scroll details your performance throughout the turn, including military actions, finances. Z powodu postawionych. Your will. March. This is a beautiful position to ambush from. Yes. Closing for battle. Chciałem podejść. We can march no further today. To jest tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie sugerować, czy tam mówić, co tam chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu. No, ja jestem Kobra. Jeżeli się podobało, zostaw kciuka i